Przede wszystkim nam zależy, żeby Państwo mieli jak najwięcej czasu, żeby z nami porozmawiać, w związku z tym nie będziemy przedłużać tego wstępu. Jak widać, mikrofon dobrze działa. Bardzo dobrze. Nie ma złych pytań, nie ma złych wypowiedzi. My chcemy słuchać, co Państwo mają do powiedzenia i chcemy z Państwem się dzielić naszymi propozycjami programowymi czy uwagami na temat tego, co się dzieje w tej chwili w kraju. Ta prekampania, bo tak się nazywa, którym jesteście 11 województwem, to jest przygotowanie do bardzo trudnych wyborów. Te świetne wybory to będą wybory nie tylko o miejsce Polski w Unii Europejskiej, o kwestie środków europejskich, o kwestie związane z praworządnością, z działaniami na rzecz społeczeństwa, dobrą edukacją, zdrowiem, ale to będą też wybory, które mogą być ostatnimi takimi wyborami pełni demokratycznymi. Bo jeżeli ktoś się pyta, czy w Polsce jest demokracja, no tak, są wolne wybory. Ale czy te wybory są już równe? No jeżeli, nie wiem, czy Państwo widzieli duży napis na Narodowym Banku Polskim, gdzie rząd zrzuca z siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek problemy, mówiąc, że każdy, kto będzie krytykował, czy rząd, czy NBP za inflację, to jest narracja Kremla. Proszę Państwa, narracją wrogów ojczyzny jest zrzucanie odpowiedzialności za błędy rządzących na Unię Europejską. Błędem jest to, że uważają, że nie obciąża ich odpowiedzialność za inflację. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wojna w Ukrainie ma to też znaczenie, ale mieliśmy już inflację, zanim ona się zaczęła, już było 9% inflacji, czyli całkiem sporo. Mimo że przecież podobny problem ma bardzo wiele krajów, a wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku inflacja w Polsce będzie najwyższa w całej Unii Europejskiej. Są przewidywania, że nawet może się zdarzyć, że Węgry będą miały niższą niż Polska. To będzie 6%, ale w dalszym ciągu ponad dwa razy więcej niż powinna być. Taka docelowa, tak zwana ta inflacja NBP Polska, czyli 2,5%. Proszę Państwa, ja już kończę ten wstęp. Zachęcam do aktywności, do zadawania pytań. Czy już Ania miałaś okazję? Myśmy się już Państwa przywitali. Chciałam tylko powiedzieć, że wszystkie Państwa uwagi, wszystkie Państwa pytania, wszystkie Państwa propozycje naprawdę przelewam ja na papier i później wieczorem zostają wysyłane do premiera Donalda Tuska, który naprawdę je wszystkie czyta. Jeżeli coś jest rzeczywiście bardzo bulwersującego, to już jutro będzie o tym mówił na bieżąco. Dziękuję bardzo. Także proszę uczciwie i szczerze. Proszę. Dzień dobry Państwu, Tomasz Olichwer. Bardzo cieszę się, że tutaj możemy się z Państwem spotkać. Tak, zapraszamy Panu serdecznie. Miejsc jest dużo, wszyscy się pomieścimy. Przede wszystkim chcielibyśmy poznać Państwa opinie na różne sprawy, na różne tematy. Będziemy słuchać, tak jak powiedziała Ania, wszystko sobie notujemy. Widzę, że też jest wsparcie kamery, także damy radę i myślę, że te wszystkie Wasze opinie, sprawy też przekażemy do zarządu.
końcu rozliczeni, ponieważ poprzedni rząd Donalda Tuska na samym początku chyba opuścił sprawę, bo tak powiem, oni chyba po ludzku powiedzieli, dobra, nie będziemy ich rozliczać, wszystko pójdzie tak po chrześcijańsku, wybaczymy im, a będziemy rządzić, a wszystko będziemy i tamten poprzedni rząd, ich ludzie oraz my będziemy dążyć do dobrego celu, do dobrobytu obywateli przede wszystkim. Już nie mówię o Polsce, obywatele tworzą nasz kraj. Chciałbym zapytać właśnie, co będzie po wygranych wyborach z osobami z obecnego rządu i ich popleczników, ich wyznawców. Nasz tak. No to ciekawe zagadnienie, bo oczywiście my po to między innymi kontrolujemy różne instytucje państwa, po to zgłaszamy wnioski do prokuratury. Nie dlatego, że liczymy, że w tej chwili prokuratura się nie zajmie, bo prokuratura się zapewnia bardzo ogromne obecnej władzy. Ale te dokumenty są. One zostają dokumenty zabezpieczone przez Najwyższą Izbę Kontroli, pozostają dokumenty, które my zgłaszamy w postaci zgłoszeń do prokuratury. Te sprawy się nie przedawniają, ponieważ zasada prawa jest taka, że jeżeli nie mogą dalej być toczone ze względu na władzę, która zahamowuje to, to potem również mogą być rozpatrywane. I oczywiście to nie my będziemy decydować, to będzie decydować na przykład prokuratura. I zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Mówi się, że poprzedni rząd odpuścił, no nie do końca. Ponieważ Kamiński i Wąsik jednak dostali wyroki. Te wyroki były nieprawomocne, ale były. I gdyby ich nie ułaskawił prezydent, to normalne mieliby wyroki już prawdopodobnie prawomocne w tej chwili dotyczące złamania prawa. W przypadku Ziobry sytuacja jest bardziej skomplikowana, dlatego że Ziobro bardzo wiele zmian, za które poprzednio miał być postawiony przed Trybunał Stanu, wprowadził do prawa jako techniki dopuszczalne. Taką przykładem jest na przykład owoce tego drzewa, czyli to, że prokuratura może korzystać również z nielegalnych źródeł, zmiany dotyczące podsłuchów i tak dalej. Ale są takie elementy, za które spokojnie będzie można ścignąć Ziobrę, na przykład za Fundusz Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że nikt jednoznacznie pokazał nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. I w podobnym przypadku, gdzie oni łamali prawo, ale nie w znaczeniu nadzoru takiego, tak jak poprzednio, nie wiem, łamania praw obywatelskich, ale w ramach normalnego ogłaszania się na majątku publicznym, jest mnóstwo. Ja na przykład zajmuję się edukacją i zabezpieczaliśmy również dokumenty związane z Villa Plus. No i jeżeli tam w opiniach wprost było opisane, że ekspert pisał, że jeżeli zostaną przyznane środki, to będzie można mówić o niegospodarności, to teraz można powiedzieć, że prokuratura ma gotowe materiały. To nie jest nasza opinia, tylko to jest opinia ekspertów, których powołał minister Czarny. On przyznał te pieniądze. On dał tym ludziom po kilka milionów. Czyli takie sprawy na pewno będą rozstrzygane przez niezależną prokuraturę i będą trafiać do niezależnych sądów. Nie będzie po prostu tego parasola ochronnego, który obecnie jest nad obecną władzą. W skrócie, rozliczymy ich. A telewizja? Jeżeli chodzi o telewizję, ponieważ telewizja jakby straciła swoją funkcję w momencie, kiedy PiS objął władzę, stała się niedobrem publicznym i dobrem narodowym, którego celem i misją powinno być bieżące informowanie Polaków na temat sytuacji bieżącej, krzepić kulturę, krzepić wyższe cele, a przede wszystkim rzetelnie informować. W momencie, kiedy PiS objął władzę, jak Państwo wiecie, tutaj też są pewne przekłamania, które gdzieś funkcjonują w przestrzeni publicznej, że telewizja dostała 2 miliardy złotych. Gdzie tą wodę postawić chociaż? Państwo, ci, którzy czasami
publiczną, nie, rządową, która się stała machiną i drugą prokuratorą rządu. Co do kwestii jakby spojrzenia na to, oczywiście pewne rzeczy wyglądają teraz zupełnie inaczej. Pamiętacie, na jakich hasłach PiS przejmował władzę? Polska w ruinie, złodzieje, oni ukradli, oni zrobili to i tamto. Dzisiaj zwykle rozmawialiśmy, wskażcie mi jednego polityka, nawet nie ministra, radny ministra, czy też wiceministra, który otrzymałby zarzuty i został skazany. Skazany w pierwszej instancji. Gdzie się toczą postępowania, gdzie mają nieograniczone narzędzia i możliwości oddziaływania poprzez instrumenty tzw. wymiaru sprawiedliwości. Nie ma nic. Telewizja zdecydowanie będzie musiała ulec głębokiej przemianie, żeby wróciła znowu do tego mechanizmu kontrolnego władzy, bo bez tego nie ma normalnego funkcjonowania jakby i polityki, i przestrzeni publicznej. Ja jeszcze dodałbym, że my na ten temat rozmawiamy, na komisjach. Ja jestem członkiem Komisji Kultury i na temat telewizji bardzo często spotykamy się z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I my te wszystkie uwagi zgłaszamy. Mówiliśmy o 2,7 miliardach na telewizję publiczną, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że dosyć mocno jednak też wspieraliśmy w pewnym momencie TVN w sprawie koncesji. I myślę, że te nasze działania już w tej kadencji spowodowały pewne jakieś takie zmiany na plus. Dodałbym jeszcze do tego wypowiedzi mojej koleżanki i kolegów, że Donald Tusk zapowiedział na jednym spotkaniu publicznym, że będziemy po wyborach rozliczać władzę i na pewno nie dopuścimy już do takiej sytuacji, jaka była 8 lat temu i te osoby na pewno odpowiedzą za to, co robią niezgodnie z prawem. No to nawet nie na myśli mamy Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, który nie będzie miał zastosowania, ale są przecież przepisy paragrafów, które są karne, tak? Sądy powszechne, żeby ten temat ogarnąć, a uwierzcie Państwo, jeżeli obserwujecie pewne działania związane między innymi z NCBR-em, które teraz miało miejsce, albo z innymi rzeczami tutaj, tym co się poseł Rudnały zajmuje właśnie, te czarnkowe jakby dotacje, które są przyznawane podmiotom, które powstawały na parę godzin przed, które do tej pory nic nie miały wspólnego z edukacją i nagle okazuje się, że ktoś dostaje coś, bo należy do pewnej bandy, można powiedzieć w skrócie, tak? Proszę Państwa, pewne rzeczy będą nie do otworzenia, chociażby lasy państwowe, które są w tej chwili grabione i jest tak powodnie wysoka wycinka drzew, tu Państwa na pewno też widzicie. Akurat lasy państwowe to jest Solidarna Polska, była tak, w tej chwili Suwerenna Polska. I trzeba przyjąć, ale to są straty nieodwracalne na dzień dzisiejszy. To będziemy potrzebowali kilkudziesięciu lat, żeby otworzyć tą stopę naszą zieloną, te zielone płocki, które są w różnych miejscach. Jak jeździmy do środka 11 województwa, to w każdym województwie dzieje się to samo. Dosłownie to samo. Także ta gospodarka grabieżna, gdzie się grabie, bo to nie jest żadna gospodarka, to jest po prostu grabież dla ludzi, cały czas istnieje i musimy w jakiś sposób przetrwać. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze w uzupełnieniu o rozliczenie, wiadomo, że nie będziemy chodzili po ulicach i tak jak w czasie złapanki łapali, bo ten coś powiedział, bo ten coś zrobił. Na wszystko będą musiały być dowody i oczywiście niezależne sądy z nas mówią, nie będziemy pracowali w tej chwili. Ja mam taką propozycję, żeby zadawać więcej niż jedno pytanie na raz, żebyśmy się tak podzielili, żeby wszyscy nie pytali na jedno pytanie, bo to po prostu reszta nie trzyma, a tam się do czego. Nie, to chciałem.
właśnie jaki macie na to pomysł, że jak to rozdzielić jedno od drugiego? Bo to naprawdę może zatruć nas na wiele lat. Dobrze, kolejny. Dzień dobry, Józef Starkowski. Mam takie pytanie. Jesteśmy w gminie typowo rolniczej, a w ogóle jesteśmy na żołach. Ciągle mówimy o średniej chronu w Polsce 5,5 tony pszenicy, tu na żołach jest 10. Dzisiaj przy tych dopłatach, które są już któryś raz zmieniane i doszły do poziomu takiego rzeczy, no 3,50 zł. I tak niedawno to były cały koszt produkcji jednego hektara. Dzisiaj trochę więcej. A skąd zadaję pytanie? No dzisiaj cena pszenicy koło 900 plus te 300 do tony, którą się robi na żławach. Mówię do tony, nie do hektara. No to proszę Państwa, to jest 1200. Przecież my mówiliśmy o cenach 1800 zł, które nas wówczas zadawalały. Dzisiaj cokolwiek byśmy nie robili, to one nas nie zadawalają. Nie wiem, jaki macie Państwo pogląd na ten temat. Dobrze, czy jeszcze? To może ja. Zastępca wójta gminy Stare Pola, już jest konieczny. Ja mam takie pytanie. Jaką macie ofertę dla samorządów? Bo no, jestem samorządowcem 30 lat. Wszyscy się przyznacie, ale biały włosy mam. I wiecie Państwo, w tej chwili sytuacja finansowa samorządów jest dosyć trudna. My realizujemy wiele różnych zadań, zabiera nam się coraz więcej pieniędzy. Zajmujemy się sprzedażą węgla, zajmujemy się różnymi rzeczami. Czy wy jako Koalicja Obywatelska macie jakiś pomysł na to, jak finansowo wesprzeć samorządy, szczególnie w tych małych miejscowościach? Myślę, że trzy pytania to jest tak sam raz, żeby myślę, że podzielić. Gdzie jest Komisja Rolnictwa chyba, czyli odpowiedź na problemy rolne. Ja w samorządzie. Pan na samorządzie, administracji, to się zajmie się samorządem administracji, to zajmie się tym, co pan. Oczywiście jak wygramy, ja jestem przekonana, że wygramy jesienią, to będą różni ludzie zajmować się różnymi obszarami, różnymi ministerstwami. Tak się składa, że nie da się od razu tego zmienić, chociażby ze względu na prezydenta i przez pewien czas minister sprawiedliwości będzie jednocześnie prokuratorem generalnym. Więc ponieważ minister sprawiedliwości będzie prokuratorem generalnym, ja mam nadzieję, że to może być na przykład Borys Budka, który zasłynął wielokrotnie walką o praworządność wtedy, kiedy ta walka była taka najbardziej gorąca, że będzie miał przez pewien czas możliwość zadbania o to, żeby program Cera Plus poprzez niezależnych prokuratorów miał szansę się ziścić. Natomiast będą ludzie, którzy będą odpowiadać za edukację, będą ludzie, którzy będą musieli naprawić wymiar sprawiedliwości w znaczeniu tej pozostałej części. Będą kwestie związane ze zdrowiem, będą kwestie związane z rolnictwem. Tych obszarów do naprawy jest mnóstwo. Ja na przykład jest mi bliskie rzeczy związane ze zdrowiem i z edukacją, ponieważ to są dwie komisje, w których działam i widzę, jak w jednej i drugiej dziedzinie ile się złego stało. Nie będzie przywracania gimnazjów, ale będzie kwestia odchudzenia podstaw programowych, likwidacji HIT-u, który był jakimś dziwnym eksperymentem myślowym, nie wiem, czy wstawiającym myśleniem, ministra Czarnka, ideologiczną próbą zawładnięcia umysłami młodych ludzi. Będzie kwestia odwracania zmian dotyczących różnych procesów w szkole, które nastąpiły, takiego zastraszania nauczycieli na przykład. Nie wiem, czy wiecie, bardzo często jest tak, że w tych regionach, szczególnie ten kurator jest taki niechętny, tak jak na przykład pani Barbara Nowak, nauczyciele boją się przyjść na spotkanie otwarte, ponieważ boją się konsekwencji związanych z jakimiś próbami reperkusji ze strony kuratora. Trzeba będzie wymienić kuratorów, trzeba będzie doprowadzić do sytuacji, w której politycznie tworzenie podstaw programowych czy przyjmowanie podręczników. W zdrowiu zadłużenie szpitali powiatowych wzrosło z 10 do prawie 18 miliardów złotych. Czas oczekiwania na lekarza specjalisty wzrósł z 2,4 do 4,1 średni czas miesiąca. Mamy sytuację, w której kobiety są zastraszane z powodu
zmian w ustawie dotyczącej prawa wyboru kobiety, prawa do przerwania ciąży. Nie ma in vitro, którego chcemy przywrócić natychmiast, bo uważamy, że to jest program, który daje szansę na posiadanie dzieci realną. W Czechach 6% dzieci rodzi się dzięki procedurze in vitro. W Polsce pozbawiono szansy na posiadanie dzieci 1,5 miliona polskich par ma problem z płodnością. Taka to jest skala. Jest kwestia ochrony środowiska, zmiany dyrekcji lasów państwowych i zaprzestania rabunkowej polityki dotyczącej leśnictwa. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ja bym miała nic naprzeciwko, gdy polskie drewno było przerabiane w polskich fabrykach na meble, ale najbardziej zwiększył się eksport nieprzerobionego drewna i importuje go takie kraje jak Chiny, czy takie kraje jak Szwecja. Czyli komuś opłaca się sprowadzać z Polski drewno do Chin, taki kawał, i komuś opłaca się sprowadzać drewno do Szwecji, która jest dużo bardziej zalesionym krajem niż Polska. Czyli można powiedzieć, że Szwecja jest bać swoim drewnem ze swojego lasu, wycina nasze lasy. No i najważniejsze, zajmiemy się tym, żeby odzyskać pieniądze z Unii Europejskiej. Pierwszy raz od 2004 roku Polska ma problem z środkami europejskimi. Tak być nie może. Natomiast zaraz oddam Ani Wojciechowskiej, tu jedno zdanie powiem. Najgorsze jest to, że płacimy w tej chwili, płacimy jeszcze niezgodnie z oczekiwaniami rolników, było za mało, za błędy, które popełniła ta władza. Gdyby ta władza nie obiecywała, że będzie drożej, gdyby ta władza nie zlekceważyła problemu ukraińskiego zboża, to teraz rolnicy nie mieliby problemu. I to jest bardzo często, że władza popełnia błąd, a wszyscy za to płacimy, a najbardziej sami zainteresowani. Dziękuję. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, ostatni raport komisarza Wojciechowskiego, no był dosłownie ignorancją polskich rolników, bo według niego takiego samozachwytu dawno nie słyszeliśmy. Według niego wszystko jest w naszym kraju, z jej jak w najlepszych warunkach, jest po prostu kraina miodem płynąca. Więc zadaliśmy pytanie, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego rolnicy wychodzą na ulicę zamiast być w polu i pracować, prawda? Proszę Państwa, rolnicy zostali oszukani, zostali wprowadzeni w błąd. Jest tutaj jeszcze taki inny problem, ale jesteśmy w własnym gronie, to też możemy o tym powiedzieć. Chodzi o produkty ukraińskie. Ukraina w jakiej jest sytuacji, wszyscy o tym wiemy. Ja nie chciałabym zamienić się z żadną rodziną ukraińską, prawda? Bo ja sypiam bezpiecznie, mieszkam bezpiecznie i normalnie funkcjonuję. Natomiast jeżeli chodzi o problem ze zbożem ukraińskim, nasz przewodniczący Donald Tusk już publicznie o tym mówił w miesiącu sierpniu ubiegłego roku. Później wspominali również inni czy ministrowie nasi, czy nasi parlamentarzyści, ale było to lekceważone. O tym problemie rząd wiedział już też w miesiącu wrześniu. Oczywiście też to zostało zlekceważone. My odbyliśmy kontrolę we wszystkich instytucjach sanitarnych jako członkowie Komisji Rolnictwa. Odnośnie zboża technicznego. A więc od miesiąca września do miesiąca grudnia zostały wszczęte prace na uregulowaniu tego korytarza tranzytowego na zboże
plan. Więc rzeka wcześniej. Więc jaki jest pomysł? Na ostatniej komisji wyszedł kolejna ustawa na budowie silosów o powierzchni do 8 metrów wysokości, 7 metrów szerokości, 30 metrów długości, jeżeli mamy nogę do 240 metrów kwadratowych, bez pozwolenia na budowę. Co kolejne wywoła na rynku kolejne i katastrofy budowlane, bo to przecież a to nie spełnia wymogów, bo jeżeli są tutaj, jeżeli Państwo jesteście rolnikami, to Państwo wiecie, że jest to za niskie, za wąskie i za szerokie. To jest po prostu jak jakiś garaż na maszyny rolnicze, ewentualnie na zimę. Jaki by mamy pomysł? Przede wszystkim zapewnić Państwu odbiór Państwa podróbku, kontrakty. I tak jak na świecie się to praktykuje, jeżeli gdziekolwiek jedzie minister, jakiejkolwiek branży, jeżeli jedzie premier, to zanim jedzie drugi, leci drugi samolot, czy w tym samym pociągu w następnych wagonach siedzą rolnicy, przedsiębiorcy i premierzy rozmawiają sobie przy kawce, przy Jupiterach, czy w telewizji, natomiast z tyłu idą interesy, prawda? Każdy swoich przedstawicieli przywozi ze sobą i z tyłu układa się współpraca. I będziemy przede wszystkim, cały czas nad tym pracujemy oczywiście, przede wszystkim będziemy Państwu chcieli zapewnić zbyt na Państwa towary, na opłacalność produkcji, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest już po prostu ogólna amerykanka. Także proszę powiedzieć, czego Państwo oczekują od nas. Mam tylko pytanie, proszę Pani. Tak. Daje to nam 270 milionów litrów.
normalnego zboża na spirytus, więc przerabialiśmy zboże techniczne. Jakie? Lekko skreśniałe, zaopatrzone, jakieś, nawet polewaliśmy trochę, przyznam się, teraz polewaliśmy trochę ropą, żeby śmierdziało i żeby mogło iść na przerwę spirytus. To było zboże techniczne. Ja się boję, że jeżeli takie nam wpłynęło, bez badań, i my to jemy, no to gratuluję sobie i moim obywatelom. Znaczy, proszę Państwa, kończąc to, Krajowa Agencja Skarbowa, tak, ma listę, ma listę firm, które kupiły to zboże. Myśmy techniczne. Gdybyśmy je otrzymali, bo zasługiwali się tajemnicą handlową. Wiemy, że niektóre producenci materiałów, nie wiemy dokładnie, wyrywkowo tylko, kto to zboże kupiła, poszła, ale duży producent na pewno zbada jeszcze, bo przecież nie jest w interesie, żeby takie zboże spożytkować, prawda? Boimy się o takich małych przedsiębiorców lokalnych, którzy mogli tam gdzieś być, bo duży nie pozwoli sobie na coś takiego. Natomiast co zrobić z tym? Będą zaraz te nadwyżki jeszcze, bo w tej chwili pozostaje zboże z tego roku i tak jak powiedziała Kasia, to zostało przegapione. To jest jałmużna, to jest tylko chwilówka, które rolnicy otrzymają. Za chwilę są nowe żniwa i problem będzie bardziej spotęgowany. Obecny rząd nie ma żadnego pomysłu, oprócz budowy bez pozwolenia na budowę kolejnych silosów. To jest też jak gdyby załatanie, zrobienie jednej dziury, żeby załatać długo, tak zagrawiła tego długo. I to jest problem, ten problem będzie jeszcze większy, dlatego że te produkty ukraińskie będą napływały, tylko w jaki sposób to uregulować, bo są jeszcze owoce miękkie, jest mleko, miód i mnóstwo produktów, które Ukraina ma potężne ilości, to sami Państwo wiecie. I na tym należy w jakiś sposób zapanować, przede wszystkim uszczelnić granicę i kontrolę na tej granicy, nie na zasadzie, że uszczelnicie wszystko jak idzie, bo i ktoś na tym zarobi. W przypadku mianu jest trochę mniejszy problem, bo tam podobno nawet spadła jego importu i importowaliśmy, tam jest problem bardziej tego, żeby pilnować, żeby on nie był, nie wiem, z terenu dookoła elektrowni, prawda, czy z Czarnogórza i tak dalej. Problem jest oczywiście w niektórych regionach mleka, ponieważ spadła cena poniżej 2 zł za litr znacząco. W związku z tym to jest dla tych rolników na przykład w Podkarpacie, prawda? Bo nie wiem, czy wiecie, to jeszcze jest importowane i bezpośrednio przez Rumunię. W związku z tym tam są jakieś problemy, które mówią mi wyraźnie, że one będą narastać. Też pytanie, czy ktoś nad tym panuje, czy będzie znowu, że w tej chwili my narzekamy, a w Rumunii się okaże, że to jest duży problem. O samorządach. Ostatnie zdanie, dopinające te problemy, jakby gospodarcze. Ostatnio branża złomiasta, więc Ligowa, poinformowała o narastającym kryzysie w skupie złomu, bo już 25 maja, czyli za chwilę, zmienią się radykalnie stawki w skupu złomu. Ponieważ polskie huty, tak jak do tej pory, poprzez łańcuch dostaw zasilane były z rynku jakby odbiorców złomu hurtowego na terenie kraju, tak teraz są zaopatrzone bezpośrednio z rynku ukraińskiego. Nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak jest. I stawki mają spaść o połowę. Także to jakby dopinając temat nadwyżek pewnych rzeczy z kraju pochodzenia. Co do samorządu, czyli jakby kluczowej jednostki organizacyjnej, to zapewnienia realnych potrzeb ludności lokalnej. Wynika to przez ustawę o samorządzie, do czego wójt jest zobowiązany, no co może robić. Musi zagwarantować jakby dostęp do usług, które mieszkańcom są niezbędne. Zresztą płacicie Państwo za to podatki. Coraz większe daniny, para podatki. A zarabia się de facto coraz mniej, to co też wynika z plików, które musicie Państwo składać i odliczeń podatkowych, jakie Państwo dostajecie. Gmina Rzymska nie realizowała 10 pieniędzy. Gmina powinna za zadania zlecone, które są na jej organizację, otrzymywać pieniądze adekwatne do kosztów poniesionych na jej realizację. Gmina powinna mieć absolutnie większy udział w podatku, tak? PIT, jaki do tej pory ma,
żeby nie dokładać, czy to do subwencji oświatowej, która jest za mała, tak? Czy do innych zadań, z których musicie, panie wójcie, dokładać swoje pieniądze. Ile by pan miał pomysłów, ile radni by mieli pomysłów i realizacji pewnych rzeczy, które można byłoby zrealizować, ale brakuje nam kasy. Raz wspomnieliśmy o tym, że te KPO, które tutaj czeka do tego, żeby je wyciągnąć i wykorzystywać na państwa potrzeby. To niejednokrotnie rząd, ale też inne samorządy muszą angażować swoje pieniądze, tak? Żeby pewne rzeczy zapewnić. A tam 170 miliardów leży i czeka, które mogłyby być już wpuszczone w samorządy, w gospodarkę, tak? Które by już na siebie pracowały. Dlatego rola samorządu jest kluczowa. A to, od czego rozpoczęliśmy mówić, szanowni państwo, i doskonale rozumieją i zdają sobie sprawę swojego samorządowca. PiS zrobi wszystko, żeby udowodnić nieumiejętność poradzenia sobie samorządu z problemami. Czy to z opieką społeczną w postaci SPZ-ów szpitali, które już nie 18 miliardów, tylko 20, bo 18 miliardów, to dostałem informację od ministra Gaski, było na 20 czerwca poprzedniego roku, czyli teraz już jest ponad 20. Oni umieszczają już na stronie ministerstwa. Oni nam łaskę robią, że oni nam dadzą, słuchajcie, odpowiedź na interpelację. Czasami musimy czekać na to kilka miesięcy. Ale te statystyki są porażające, bo ja do końca im nie wierzę, że taka sytuacja ma miejsce, że to jest 20 miliardów, skoro sam szpital budziący. Szpital, którego organy tworzący jest samorząd miasta, ma blisko 500 milionów zadłużenia. A to nie wynika, że niegospodarność była, jeżeli chodzi o zarządzanie szpitalem. Jeżeli chcemy mieć poziom szpitalnictwa, specjalistyki na wysokim poziomie, kilka oddziałów w skalę, to trzeba po prostu zainwestować pieniądze. A to kto wynika z konstytucji, to powinien robić? No oczywiście, że rząd. Państwo. Dlatego też poziom zadłużenia stale rośnie. Ale samorząd musi do tego dokładać, bo wynika strata, trzeba ją pokryć i tak dalej, i tak dalej. Także my zdajemy sobie sprawę, bo Platforma Obywatelska to jest was samorządu. Jak państwo doskonale wiecie, jakby ta idea samorządności i jakby realizacji zadań z dołu jest kluczowa, bo to wy wiecie najlepiej, jakie są oczekiwania mieszkańców, wy wiecie, jakim dysponujecie zasobem finansowym, wiecie, co w planie wieloletnim czeka was do zrobienia. A oni chcą pokazać tak, jesteście nieudolni, to może trzeba się zastanowić na likwidacją samorządu, prowadzić urzędy rejonowe, które będą bezpośrednio podpięte pod dokładnie wojewodę. Za chwilę rząd zacznie pracować nad takim aktem prawnym, który z pozoru jest ciekawy dla opinii publicznej i jakby bardzo wąski. To jest ustawa o ochronie ludności. To brzmi bardzo ładnie, prawda? Tylko ta ustawa, ten projekt zawiera sobie tyle przepisów, tyle jakby zagrożeń dla przedsiębiorców, dla samorządowców, bo pan wójt może być zlecony, zobowiązany poprzez pana wojewodę do zakupu beczkowozu, wozu strażackiego na rzecz innej gminy, nie musi na to wyrazić zgodę, nie podoba się panu, to dostanie pan komisarza. A wie pan dlaczego? Ponieważ prowadzą dwa stany nadzwyczajne, władze konstytucyjne, które nie wynikają z konstytucji, dzięki którym wojewoda będzie, nie tylko premier, ale i wojewoda panu nakazywać pewne czynności. Przedsiębiorca? No przecież będzie specjalny program, który będzie też zobowiązywał pana. Masz pan firmę przewozową. Ale ja myślę o opłatach, mówię. Ma pan firmę przewozową, ma pan bazę transportową, dajesz pan samochody, jeździsz pan, bo jest taka potrzeba. Piekarnia czy inne jakby firmy, które realizują potrzeby. I to są niebezpieczne jakby rzeczy, które mogą na nas ciążyć, bo nie za chwilę z tym projektem są wyskoczyć. Także oczywiście kolejne płacą podatki i wydatki. Dzisiaj tak z panem Wójtem sobie rozmawialiśmy. Oni obniżają podatki z jednej strony, a z drugiej strony wyciągają nam pieniądze na maksymalną wartość. Zróbcie to wszystko, żeby ten czarny scenariusz. Właśnie, zostało już powiedziane. Ja przez 17 lat byłem samorządowcem, byłem radnym Rady Miasta Zarząd i wiem, że jeżeli samorząd doskonale sobie daje radę sam, państwo, rząd nie powinien rzucać kłód, a pomagać, a samorządy zawsze sobie poradzą. Niebezpieczeństwo jest takie, jak powiedział poseł Szymański, jeżeli by tych wyborów parlamentarnych wszyscy nie wygramy, to tych samorządów może już nie być. Mogą zostać zlikwidowane. Dlatego wszystko musimy robić, przekonywać mieszkańców, żebyśmy my wszyscy te wybory wygrali. O środki finansowe nie pójmy. My doprowadzimy do tego, że środki
i tym się chce zająć. Radek, co się dzieje? Weź, pojedziemy 4, pojedziemy dzisiaj tutaj na spotkanie, porozmawiaj, zobaczysz, co jest przyczyną tego problemu. No, są problemy. 4 nie może, bo żona i każdy nie pozwala. Dzisiaj nie mogę, bo przyjechali po zborze. No, fajnie, działaj. Dosłownie wczoraj zadzwonił do mnie inny taki kolega, kiedy tutaj działałem w zakresie maszyn rolniczych, że no, długo do niego nie dzwonię. A wiem, że jest zagorzałym zwolennikiem PiS-u i na koniec mówię do niego, no on też mówi, co się dzieje, dlaczego my zboże nie ma sprzedać. Ja bym powiedz, ja sprzedałem, jeszcze szereg, ja bym przecież mówiłem ci, sprzedaj go w tamtym roku. No mówię, że nie, posłuchałeś ministra, że będzie dużo, dużo drożej. Ja mówię, widzisz, gdzie jest teraz ten twój minister? Czemu do ciebie nie przyjedzie, nie kupi tego zboża od ciebie? Wiecie, co powiedział? Tak, i daj spokój. I tak zagłosuje na PiS. I to samo słyszę. Słuchajcie, ręce badają czasami, bo ludzie widzą naucznie, kto w tym państwie handluje wszystkim, co chce. Wzorcem wszystkiego, co się dzieje w tym kraju, nie wiem, czy wiecie, kto jest. Wzorcem jest Putin. I to, co on stworzył w Rosji. Nie wiem, czy dbacie tam, czy nie dbacie. Ja zniszczyłem cały ten smut i powiem szczerze, jak patrzę, co się dzieje, to troszkę, troszkę, to jest to. Troszkę, troszkę, każdy element. W tej chwili robią wszystko, żeby oligarchów stworzyć. Tak jak Obajtek i cała reszta. Z tego biznesu zbożowego. Węgrzy też wzorują. Tak, nie, zawsze. Nie, Węgry to są małym wzorcem. Proszę mi wiedzieć, że to, co tutaj się wydarzyło w 16 roku, to jest wzorcem, jest wschód, czyli do strony Rosji, to pozwól się w Rosji, tak. Na każdym tym problemie, te problemy są specjalnie stwarzane po to, żeby na nich zarobić. Nie po to, żeby było lepiej każdemu z rolników, czy samorządom, czy komukolwiek innemu. Po prostu, żeby na tym zarobić. To jest typowe przejęcie państwa dla biznesu, nic więcej. I teraz ja mam tylko właśnie taki światełko w tunelu. To te środki z KPO. Całe szczęście, że one jeszcze nie wróciły do, nie przyszły do Polski, mimo że większość ludzi na nie oczekuje. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby weszły? Co by się tu działo? Znaczy pewno w pierwszej kolejności by nas trafił. Ale on jest część akordu środków z KPO. Tak. Natomiast chciałem zapytać Państwa osób właśnie na propos tych środków KPO. Natomiast oczywiście, nawet szczerze, one nam są naprawdę w Polsce potrzebne, jak Kali czeka na te pieniądze, te szpitale zadłużone, przecież tam są pieniądze na szpitale, tam są pieniądze na budowę mieszkań, tam są pieniądze na cyfryzację, tam są pieniądze na, nawet na te laptopy, co oni kupują dzieciom, to tak naprawdę tam są pieniądze w KPO na te laptopy, gdzie wydają pieniądze, które nie mają, a które są w ramach KPO. Jest bardzo wiele dziedzin i my potrzebujemy jako Polacy. Niestety płacimy za to, że ta władza uważa, że ich bezkarność jest bardziej cenna niż pieniądze z KPO. I spójrzcie, my zrobiliśmy jakby wszystko, żeby im pomóc te pieniądze odzyskać. Zagłosowanie, wstrzymanie się sprawy ustawy o Sądzie Najwyższym, która umożliwiła im przyjęcie. I zobaczcie, co się stało. Oni się potknęli o własne nogi. Między Ziobrą, prezydentem, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym. Czyli zobaczcie, w tym Trybunale Konstytucyjnym ktoś mówi, no nie, on jest niezależny od władzy. Nie. Oni się kłócą, oni są całkowicie zależni od władzy. Problem tylko, że władze są dwie. Jedna to jest Ziobro, druga jest Morawiecki. I oni się tam kłócą. W związku z tym, kto tej władzy będzie miał w Trybunale więcej, to będzie miał prezesa. Ale ja chciałem zadać pytanie, myślę, tych środków KPO. Większość ludzi w Polsce uważa, że tak naprawdę środki KPO wykuszyma opozycję. Większość ludzi tak myśli. Wiesz, nie tak ludzie myślą. Nieważne, czy to jest specjalnie, bo nie o to chodzi, czy ona jest specjalnie tak wygląda, czy nie. Bo ja wiem, że nie macie na to wpływu i Komisja Europejska słusznie. Tak jest. Tylko, że ludzie tak myślą. I ja myślę, że fajna reklama by była. Właśnie cały czas PiS-owi mam reklamę, muszę powiedzieć. Gdyby te środki umiejętnie wykorzystać i zapowiedzieć to wcześniej, przed wyborami, bo to są niemałe pieniądze, słuchajcie. Gdyby te środki trafiły w dużej mierze do ludzi na wsi, jako, bo ja jeżdżę dużo, ze względu na to, co robię, dużo jeżdżę po
środki, żeby zapowiedzieć, że te środki trafią właśnie na poprawę takiej infrastruktury. Tej, które potrzebują ludzie na co dzień, czyli lepszego życia tak naprawdę, tak? Gdzie bodziec finansowy dzisiaj, czy mówię, ja mówię o 500+, dzisiaj teraz mówię 800+, spowodował wygrane wybory. I taki bodziec, ludzie patrzą na pieniądze tak naprawdę. Taki bodziec finansowy zaistniał w głowie właśnie ludzi na wsi, że będą mogli, czyli opozycja wygra wybory, będą mogli otrzymać takie środki. Oczywiście w jakimś tam systemie to musi zadziałać. To mieliby taki impuls skierowania swojej uwagi właśnie w kierunku opozycji na dzień dzisiejszy, bo trzeba je wygrać tylko. I druga sprawa. Słuchajcie, ja wróciłem dwa tygodnie temu z Chin, a ponieważ ostatni raz byłem tam 3 lata temu, to w tym samym mieście, w którym byłem, widziałem mniej więcej 5% samochodów elektrycznych. Reszta to były spalinowe i średnie auta, które miały powiedzmy 10-15 lat. Smog pojawił się na powiedzmy 7 dni, które tam zawsze bywam, to 7 dni, 2 razy się pojawił smog. Dosłownie 2 tygodnie temu, kiedy to już miesiąc temu tam dojechałem, słuchajcie, na ulicy jest 70% aut elektrycznych. Jest skutery też, oni są skuterami, te skutery są wszystkie już praktycznie elektryczne. Tak, wszystkie są elektryczne. I smog nie pojawił się ani razu w tym mieście. Mieście, które ma 23 miliony ludzi. Oni, którzy my uważamy tych Chińczyków za, no powiedzmy sobie, ludzi, którzy nie są jakby umiejętnościami nawet nieznani, wierzcie mi, że poszli po rozum do głowy. Oni poszli. Wydaje mi się, że my też możemy pójść do tego rozum do głowy. I skierować między innymi te środki z KPO, częściowo, na przykład na zakup nowego pojazdu do jakiejś tam kategorii. Ja ciągle jeżdżę za samochodem, który kopci i jest znaczy, naprawdę 15-letni. Znaczy, żeby nie było wątpliwości, one dokładnie są przeznaczone i na ten pierwszy cel i na ten drugi. Oczywiście one nie pójdą bezpośrednio do ludzi, mimo tego, że to jest 4,5 tysiąca średnio na Polaka te pieniądze, te, które oni jak na razie... Tak, 4,5 tysiąca mniej więcej złotych, te, które za nich zakontraktowali. Czyli na rodzinę to jest około 20 tysięcy złotych. W przypadku, jeżeli by była cała suma, która mogli, czyli 260 miliardów, taka była maksymalna, oni zdecydowali się na część pożyczkową pewną, to byłoby 6800 bodajże na głowę, na głowę Polaka, czyli przy rodzinie 2 plus 2, to nie trudno powiedzieć. Nie będą zdane tak sobie każdego. Nie, oczywiście, ale nie mogą być. To są środki na konkretne cele, zaplanowane według Unii Europejskiej, ale one są między innymi na termoizolację. To, co Pan mówi, te zagrody. To jest po prostu możliwość. My mamy 70% budynków w Polsce ma termoizolację poniżej takiego poziomu, który jest na standardu, który 35%, 30-35% nie ma żadnej termoizolacji. To są często te domy, które widzicie w małych miejscowościach, nie, nie socjalne. Chodzi o takie domy, które były kiedyś budowane, prosta chałupa, prawda, z cegły, która nie ma piętnastki albo... I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj dużo droższy jest ten węgiel przysłowiowy, a różnica jest między tym, czy spalamy 3 czy 15 ton w sezonie, to to jest zasadnicza różnica standardu życia. I tego, czym się czujemy, i tego, jak żyjemy, i jakie koszty ponosimy. Czyli to jest dla tych ludzi ze wsi, że tak powiem. Dla tych ludzi ze wsi jest kwestia tego laptopu i tego internetu, który będzie również, nie będzie, bo tam są pieniądze między innymi na likwidację dziur, jeśli chodzi o internet. Tam są pieniądze na elektromobilność, duże pieniądze. Głównie na elektromobilność w znaczeniu zakupu autobusów i tramwajów,
tym, że następnie powinno być tak, żeby mieszkańcy mieli tańszą energię na skutek tego, że jakby w pobliżu mają tę własną samowystarczalność energetyczną. To jest bardzo ciekawe. To powoduje jednocześnie, że wtedy, bo jak oni, my wszyscy jesteśmy za tym, żeby w Polsce była energetyka atomowa, żeby nie było wątpliwości. Tutaj nie ma podziału. Tutaj praktycznie i opozycja, i rządzący. Tylko problem jest w jednym. Energetyka atomowa to jest po pierwsze kilkanaście lat realnie, nie więcej, ale jest jeszcze jeden problem. Potrzebna jest duża duże inwestycje związane z sieciami przesyłowymi, bo jeżeli w jednym miejscu jest bardzo duża produkcja energii, to zdajemy sobie sprawę, że wtedy ją trzeba rozesłać po całym kraju. Jeżeli mamy takie huby, które właśnie same wystarczalne są, jeśli chodzi o produkcję energii, to one nie potrzebują aż takich inwestycji w sieci przesyłowe. To jest bardzo ważne. I w związku z tym tak w tym KPO są pieniądze dla ludzi. To nie są. Tak, tam są takie rzeczy rozpisane. Można przecież ten dokument, który jest dostępny. Tam są tacy dalsze cyfryzacje służby zdrowia, czyli to, że mnie musiała nie tylko po receptę, jak jest w tej chwili recepta, ale również po inne procedury, nie wiem, skierowanie do specjalisty, kwestia naszych badań, żeby były scyfryzowane, czyli żebym musiała pojechać po kwitek, na którym mi wydrukują wynik mojego badania krwi na przykład, prawda? To, żeby on był dostępny do wszystkich, dla wszystkich lekarzy, żeby jeżeli idę do szpitala, to wynik, to proces na mojej karcie zapisany był dostępny dla mojego lekarza POZ-u, a nie żebym musiała w zębach go przywieźć do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czyli na cyfryzację tego typu są tam pieniądze. Czyli na bardzo wiele takich rzeczy, które dotyczą naszego codziennego życia. No to tym bardziej utwierdzam się, że dobrze ich jeszcze nie ma. Tam są jeszcze inwestycje też w szpitale w ogóle, to znaczy inwestycje, tam nie jest część na wydatkowanie na tak jakieś NFZ, na codzienne szpitale pozostane, ale bardzo wiele szpitali jest zadłużone ze względu na inwestycje wykonywane tam, nie ze względu na bieżące funkcjonowanie, tylko na przykład sama była w szpitalu w Gminie, gdzie została dobudowana część, została duża inwestycja i są ogromne długi wynikające z budowy tego nowego tam, nie, skrzydła i z wyposażenia go. Na to też są pieniądze w KPO. Czyli to są rzeczywiście rzeczy, które zmieniają życie Polaków. Ale to i tak jest mniejszość środków europejskich. Przypomnijmy sobie, KPO to jest 160 albo 260 miliardów, w zależności czy wystąpimy o wszystkie środki pożyczkowe, co się opłaca, dlatego że my w tej chwili nie jesteśmy w stanie pożyczać jako państwo pieniędzy na 2%, a tam są pieniądze na mniej więcej 2%. My dużo więcej płacimy. Ale mamy jeszcze budżet europejski. I budżet europejski to jest 500 miliardów złotych, które możemy za moment dużą część z nich sprawdzić. Ta, która jest związana z Funduszem Spójności, to jest 76 miliardów euro, ponieważ ona też jest powiązana warunkiem praworządności, na który zgodził się Morawiecki. I teraz co może być argumentem? No co się dzieje na przykład w NCBR-ze? To są środki europejskie, to co się dzieje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Te 123 miliony, które znajomy Żarka chciał przytulić, to są pieniądze, które pochodzą z Unii Europejskiej. Tam wchodzi OLAF. Jeżeli podważony zostanie sposób wydatkowania pieniędzy, to jest podstawowy powód do zatrzymania pieniędzy z następnej perspektywy. Nie dobrze.
opłaca się oddać samorządom dystrybucję w postaci biogazowni, małych hubów energetycznych? Nie. Oni wolą swoje łasko trzymać poprzez MOLOT, jakim jest Orlen, na tym wszystkim. I likwidując całą wolną konkurencję i rynek, sami decydować o cenach paliw kopalnych, bo przecież tak samo, tylko samorząd, gdzie pan kupić węgiel? Żeby znowu zrealizować misję rządu. No też od jednej spółki, tak? Jednej narodowej spółki. Doszło do wszystkiego, żeby mieć na wszystkim nadzór, łapać i żeby wyciągać pieniądze. Tylko o to chodzi. To jest właśnie ta budowa oligarchów w Polsce. Proszę Państwa, to jeszcze jedno. Budżet nasz państwowy. Tak naprawdę poza budżetowe wydatki to są ponad 400 miliardów. Z tego, co my wiemy, to tyle jest, bez żadnej kontroli. 400 miliardów złotych bez kontroli. Nie wiadomo, za co, komu, za ile, na jakich warunków, bo to wszystko są tajemnice miliardów. Gdyby ogarnąć to wszystko, na pewno wszędzie będą spore oszczędności, jeżeli ktoś zacznie przyglądać się tym wszystkim wydatkom, bo to wszystko są wydatki na tak zwane obronne, prawda? Covidowe albo obronne w związku z wojną na Ukrainie i ze względu na obronność. Więc to początkowo, żeśmy byli przerażeni murem na granicy polsko-białoruskiej, to wyższy. To jest nic, bo w tej chwili jest kolejny mur na granicy polsko-białoruskiej, ponieważ to są moje tereny, elektroniczny tylko, więc to jest wyższy, który też będzie kosztował ponad miliard. I to jest wszystko poza kontrolą. Bez przetargu. To są wszystko zlecenia dla swoich ośrodków, kolesi, pieniądze, które po prostu są prawne, prawda? I to jest tutaj, jeżeli przejmiemy władzę, to tu trzeba będzie wszystko bardzo dokładnie prześwietlić, przeanalizować i tam jeszcze na pewno są duże oszczędności. Jeżeli nie zdążą tego wydać, to znowu z kolei, jeżeli oni jakieś kontrakty pozawierają, to my nie będzie tak, że wchodzimy i wszystko rozgrywamy, bo są kary, prawda? Umowa jest umową. No zobaczcie autostradę. Tak. Zobaczcie teraz temat autostrad. Jeżeli ja słyszę, no i też, bo to jest przecież świeży temat. Autostrada za darmo. No dobra, oczywiście jak? No, was interesuje jedynka, którą dojedziecie sobie do Łodzi, tak? Ale, no ale no nie, przecież mówimy tylko o 2,4 po kawałkach, gdzie przejazd 1 km kosztuje 10 groszy. 10 groszy, jak często wy, ja, może częściej, ale jak wy jeździcie często tą autostradą na dwa koniec tylko albo Głogów, Warszawy, Wrocław. Raz, albo incydentalnie. Co do zasady incydentalnie? No zobaczcie, tego typu nośne hasła, które nijak się mają do realnych rzeczywistości i problemów Polaków, samorządów, przedsiębiorców, no ale robią jakiś fermet i burzę z mózgu, prawda? Ale trzeba spojrzeć, trzeba dokładnie, czemu to tak naprawdę ma służyć i gdzie leżą faktycznie problemy. Pan powiedział, nie, ale powiedział o murze, teraz moja specjalizacja, bo jestem wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych. Nikt nie mówi o murze. A co tam się dzieje? Cuda to na pewno słyszeliście. Wykończyli przedsiębiorców dwóch województwa. Tam nie ma przedsiębiorców, tam nie ma, słuchajcie, działalności gospodarczej. Wszystkie knajpy, hotele, firmy, które bazowały na tranzycie, już ich nie ma. Ja widziałem paragony, nawet mam gdzieś, paragony dziennego obrotu w sklepie na 7 zł. Wyobrażacie sobie? Dzienny paragon na podkasowy fiskalny? 7, 10 zł. To, i to są, i ci ludzie jeszcze żyją ze swoich oszczędności prywatnych, ale za chwilę to już jest następny tygodnie, jak przestaną funkcjonować. Nikt ich, rząd ich nie interesuje. Mówi, że nie pomaga, się ludzie spłaczą, że gdzie pomagać, ale nic nie robicie. Taka jest rzeczywistość. Dlatego uważam, że należy wykorzystać ten moment takiej akurat braku opieki tych ludzi tam i dać im konkretną jakąś taką... Staramy się docierać do nich, ale pamiętajcie, staram się docierać, ale powiedzmy szczerze, tak jest jedna bzdura. Tam jest zamknięte przejścia wszystkie między Polską a Białorusią. Ale nie, ale prosta rzecz. No wydawałoby się, że dobrze, zamknęli przejścia z Białorusią, ponieważ Białorusi mamy sankcje i tak dalej. Ale dlaczego na Podlasiu są wszystkie zamknięte, a na Lubelszczyźnie są otwarte? To może należało to równomiernie zostawić, że jeżeli mamy jakiś kontrakt handlowy, jeżeli są przejścia otwarte, to zostawić też na Podlasiu, żeby tego Podlasia nie zadusić. Bo tak zostało zaduszone Podlasie.
Tuska i prezydenta Trzaskowskiego. Powinniście więcej takich stosunków znani i takich płci kreować, żeby właśnie PiS bał się, bo boi się ich, jak nie wiem, jak ja muszę co najwody. Jak oni wychodzą, to oni od razu tam na Wodorowskiej już chowają się jak nie na szatę jednak. No to mi chodzi. A jeszcze trzecie pytanie, właśnie chciałbym, żeby więcej młodych miał PO, żeby wziąć młodych, zachęcić, żeby do was wstępowali, żeby no pomagali nam, nie? Bo Polskę tylko młodzi ludzie mówią, bo emeryci to już jest przeżytek, bo ja mówię, leżałem w steropianach, mogę się przyznać, no ale tylko tyle mogę powiedzieć. Dzisiaj nie pomaga. Tak. Jeśli chodzi o młodych, to w tej chwili jest hasło otworzyć drużynę, tam ten tworzyć drużynę do skraju, jest możliwość zapisania. Jest kampus, ja pracowałam przy kampusie wspólnie oczywiście z Rafałem Trzaskowskim, który z Intrasem, z Barbarą Nowacką. Zresztą jutro jest kampus Akademii, jutro powiem przed, jest kampus Akademii Środowisko Wsteczna, kampus Akademii w Płocku, czyli taka mała wersja kampusu i będzie też w tym roku kampus Polska pod koniec sierpnia. Natomiast przypomnijmy jedną rzecz, Rafał Trzaskowski jednak jest urzędującym prezydentem Warszawy. On obiecał już, że w czasie kampanii weźmie trochę urlopu po to, żeby na stałe się włączyć w kampanijny taki ruch i jeździć po Polsce. Teraz był ostatni w Krakowie wspólnie z Donaldem Tuskiem, ale jakby Donald Tusk między innymi jak jest, przez to, że jest liderem, który nie ma, nie jest urzędującym, nie wiem, posłem, urzędującym, no tak jak Rafał Trzaskowski, osobą funkcyjną, w związku z tym ma szansę rzeczywiście poświęcać, tak jak my w tej chwili poświęcamy 4 dni w tygodniu na to, żeby być w regionach. My jeździmy poniedziałek, wtorek, potem czwartek, piątek. W związku z tym, realnie rzecz biorąc, jeżeli tylko nie ma tygodnia sejmowego, to my jesteśmy 4 dni gdzieś na spotkanie z Państwem w tym celu, żeby rzeczywiście te słowa brzmiały. Donald Tusk w tym roku ma 1-2 spotkania pierwszego dnia, potem jest klub otwarty, gdzie możemy to usłyszeć następnego dnia, potem znowu jest kolejne 2 dni w ten sam sposób, czyli 4 razy w tygodniu mamy szansę usłyszeć często w mediach jego wypowiedzi. Jezus Rafał Trzaskowski jasno powiedział, że się włączy nawet bardziej w tej ostatniej fazie kampanii. Na razie musi po prostu zbierać dni na ten urlop, można powiedzieć. Nie może tego robić non-stop. To była jedna kwestia. I pan szybko o co pytał? Polski Ład, Polski Nie Ład, Polski Wał, jak to mawiają. My już zapowiedzieliśmy kilka rzeczy. Po pierwsze zapowiedział wczoraj, powiedział, że powiedział Donald Tusk podwyższenie kwoty wolnej, podwojenie kwoty wolnej, bo uważamy, że w momencie, w którym wszyscy płacimy podatek inflacyjny, który nie jest podatkiem wymienionym wśród podatków, czyli to, że dużo więcej wpłacamy do budżetu na skutek inflacji w VAT-ie, we wszystkich, że tak powiem, opłatach, no to w związku z tym więcej powinno nam zostawiać z tych podstawowych zarobków. Ale jest drugie rzecz, dla przedsiębiorców. Bardzo jasno mówimy o tym, że na przykład ZUS powinien od pierwszego dnia przejąć składkę zdrowotną, znaczy kwestię płacenia pensji komuś, kto jest na zwolnieniu L4. Że nie można płacić składki zdrowotnej od sprzedaży jednorazowej, czyli nie samochodu, nieruchomości, która przestała być potrzebna przedsiębiorcy, no bo to my się leczymy, a nie nasz nieruchomość, którą zbywamy. Zapowiedział rzeczy zmienione związane z, myślimy o tym, żeby zwiększyć wysokość, do której się nie płaci VAT-u. Tam jest problem, że on bardzo wielu lat jest na tym samym poziomie. W przypadku, tak jak pan mówi, żony emerytki, bardzo ważnym elementem jest to, żeby stworzyć mechanizmy zachęcające do dłuższej pracy, czyli wyjść z założenia, że na przykład państwo przyjmuje część składki emerytalnej, a ona jest dzielona jakby między pracodawcę i pracownika, żeby pracownikowi opłacało się dłużej pracować, a pracodawcy opłacało się go zatrudniać. Według mnie emeryci, którzy pracują, powinni w ogóle być zwolnieni ze składki rentowej. Bo jaki ma sens, żeby ktoś, kto ma uprawnienia emerytalne, płacił jeszcze składkę rentową. W związku z tym wprowadzamy kolejne rozwiązania, natomiast ta kampania jeszcze trochę potrwa. W związku z tym one nie są wszystkie ogłoszone od razu. No tak, a to jakby już nie jest związane z Polskim Ładem, nie jest związane z podatkami.
Obiecujemy jeszcze jedną rzecz, że zmiany podatkowe będą współrocznym wyprzedzeniem. Uważamy, że fakt, że te... Płacę na przykład i te zmiany nas po prostu przygniotły. Z dnia na dzień... Dokładnie. Będziemy po nowym roku i mamy liczyć płacę dla nauczycieli i za parę dni jest chaos, bo wszyscy dostali... Dlatego uprzedzamy, że wszystkie zmiany podatkowe mają współroczne wyprzedzenie, żeby nikt nie był zaskakiwany, bo bardzo często przedsiębiorcy mówią dość jasno. My jesteśmy różne podatki w stanie wytrzymać. Ale zależy nam na tym, żeby to się nie zmieniało non-stop. Bo my najzwyczajniej w świecie nie jesteśmy w stanie się do tego przygotować kosztami, przygotować cenami naszych produktów. Nie jesteśmy w stanie dostosować do tego się, że ciągle to się zmienia. No. Jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo często przedsiębiorcy narzekają na wysokie koszty energii, gazu, wszystkiego tego, co potrzebne do produkcji. Nie wiem, czy wiecie, ceny surowców spadły do poziomu sprzed wojny. Gaz jest w cenie sprzed wojny. Większość surowców jest sprzed ceny, ropa jest w cenie przed wojny. A nie wiem, jak widzicie, czy jak widzicie u was rachunki, czy jak widzicie, jedziecie na stację benzynową, zauważyliście, że była jak przed wojną? No właśnie. Ale za to Obajtek ma 35 miliardów zysku z zeszłego roku. Pani senator Sekuła nas dobiła, także dobrze. Proszę Państwa, koledze, może mikrofon. Celem uzupełnienia wspomniał Pan na temat emerytów, to ja bym absolutnie w żaden sposób nie umniejszał Państwa roli w życiu społecznym, tak, wszelkim zawodowym, bo ponieważ Państwo możecie dać młodemu pokoleniu swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Dlatego też na przykład nasze bardzo mocne działanie w kierunku stworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które będą działały nie w sposób incydentalny, od jednego finansowania do drugiego, tylko permanentnie cały czas ze stałym źródłem finansowym. Jeżeli chodzi o poziom podatków i dochodów, jeżeli Pan... Tak, znaczy mówił o żonie, która jest w emeryturze. Ja bardzo polecam, wie Pan co, ja polecam lekturę PIT-u 11, który żona na pewno otrzymała. Porówna Pan kwoty, jakie były w 2020 roku i porówna Pan widzę 2022. I to jakby obali zupełnie mi na temat tego, ile oni dają emerytom. Bo tam zobaczycie, jaki jest poziom dochodu. Także wie Pan, dla emerytów te propozycje jakby finansowe są kluczowe, tak? To, co teraz PiS mówi. Zresztą ten pomysł jakby darmowych leków dla emerytów jest tak doskonały na nim, że oni go znowu powtarzają z 2015 roku. Ale wie Pan, poczekajmy, jaki będzie to zakres, kto przygotuje dokładnie spisek, bo wydaje mi się, że to będą, proszę Pana, to będą leki z krzyżykiem tak. Pamiętacie te krzyżyki, które będzie w ruchu można kupić? To będzie ta kategoria leków i 99% pacjentów i tak będzie płaciło pełne stawki za dostęp do tych środków, jakby do tych lekarzy. Absolutnie nie wolno im wierzyć, bo to jest kwestia tylko taka, żeby zaszumić w głowie, tak, i nic więcej za to nie pójdzie. Trzeci rząd. Ja się obszarzam, jestem starostą wolnowskim, podobnie jak Jurek. Od 33 lat jestem w samorządzie, ale mam wtedy byłem jeszcze radnym, a funkcyjnym od 1998 roku jestem starostą pierwszy raz. Chciałbym powiedzieć taką rzecz. Posłowie mogą przejść w trakcie na emeryturę. My nie funkcyjni. Czy to starostowie, czy burmistrzowie, czy wójtowie. Ja myślę, że też powinniście kiedyś tam ten temat poruszyć. I co jeszcze związane z powiatem? My nie jesteśmy wpisani do konstytucji jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego. Jeżeli to nie zostanie wpisane, a PiS zostanie przy władzy, to ja gwarantuję Państwu, że powiaty zostaną zlikwidowane i wrócą do tego, co było przed 98 roku. Czyli wojewodowie będą decydować, kto jest starostą, a będą tylko wybory radnych. Tak jest zresztą w Gruzji. Między innymi to akurat mam podpisaną umowę z takimi inwestycjami w Gruzji. Ale nie o Gruzji. Wracając do tego ładu gruzkiego. Ja ostatnio miałem wspólny konwent starostów województwa pomorskiego i dolnośląskiego w Głogowie. I wyobraźcie sobie Państwo, że powiat wrocławski, ziemski, z
Na Polski Ład otrzymał 124 miliony. Jeden z powiatów. Znaczy straty, czy czego? 121 milionów złotych z Polskiego Ładu na infrastrukturę drogową. A trzy na pozostałe tam jakieś inwestycje. My na przykład w powiecie małgorskim oczywiście 5 milionów. No niestety droga, którą się zrobili jako przetarg, oczywiście, że 7 będzie kosztowało, ale nie odpuszczę tych 5, bo dla takiego powiatu 5 milionów jest coś dużo. No tak, ale to jest 5 milionów, a taki powiat, jeszcze raz wrocławski, 124 miliony. Ja nie chcę cały zakres województwa i ile całe województwo przyjął do Śląskiej. Nie chcę tutaj poruszać się aż tak bardzo politycznie, ale Państwo wiecie, o co generalnie chodzi. I jeszcze jedna rzecz. Kompetencje. Proszę Państwa, jeżeli my nie będziemy mieli kompetentnych ludzi, to co się tu polega, mówi, będą młodsi, ale mają być kompetentni. I muszą być doświadczenie też pewne. Ja jestem w Komisji Sejmu do spraw OZE. Byłem 8 lat z wodociągów, skończyłem studia techniczne, studia techniki, więc mam jakieś takie pojęcie. Ale mi się naprawdę ciężko rozmawiać z panią ministrem Moskwa, która jest po kulu. To nie chodzi o język, ja też je znam. A jeszcze wracając do tych kompetencji, to powiem tak. Czy Państwo sprawdzacie w ogóle, czy możecie sprawdzać jako posłowie kompetencje nie może ministrów, bo to jest ciężko, ale tam, gdzie jest zapisane konstytucyjnie, jakie musi mieć doświadczenie i jaki zawód, żeby pełnić funkcję? O tym mówię. Główny inspektor sanitarny w Polsce, z Nowego Sącza, szanowny panie, jest informatykiem. Jest wprost napisane, że musi być lekarzem. Cały czas jest pełniący, ale mimo wszystko wyraźnie jest napisane, że musi być lekarzem. I teraz tak, zobaczcie sobie Państwo, że jako przewodniczący konwentu Państwa Połowskiego napisałem do ministra. Ale nie do głównego inspektora, tylko ministra. Proszę Państwa, otrzymałem taką odpowiedź, że w razie spraw mogę się zwrócić tak, do powiatowego inspektora, jeżeli powiatowy, to do wojewódzkiego, a w razie to mogę się znowu zwrócić do ministra. W ogóle nie odpowiedział, dlaczego ten człowiek od tylu lat zajmuje tą funkcję, nie zgodnie zresztą z konstytucją. Bo to już ja już nie mówię o tym, że ktoś komuś tam mianował ministrem, ale tu już jest konstytucjalnie. Główny inspektor sanitarny to jest, słuchajcie, bardzo poważna odpowiedzialność. I my wiemy o tym dobrze, bo tutaj mówimy i o rolnictwie, i o sprawach związanych z przewożeniem różnych towarów, gdzie główny inspektor to jest odpowiedzialność straszna. Także chciałbym zwrócić na to uwagę i bardzo Państwa prosić w przyszłości, mam nadzieję, że wygramy, żeby powiaty wpisać do konstytucji. To jest jakby pierwsza sprawa. I jeszcze jedną rzecz. Ja kiedyś na prośbę zresztą świetnej pamięci Pawła Adamowicza napisałem taką, poprosił mnie, żeby się powiedział, ile powinno być powiatów w Polsce. Dzisiaj sytuacja jest taka, że niestety Polska się skurcza. Coraz jest mniej urodzeń. Powiem tylko tak, w Niemczech, jeżeli się nie rodzi 200 dzieci, to jest zamykany oddział. Jeszcze więcej dzieci, przepraszam. Jeżeli nie ma 200 dzieci w szkole, to zamykają szkoły. To nie ma dyskusji. Z punktu widzenia ekonomicznego, to ja połowie też chodzi. Nie ma w ogóle dyskusji. Bo możemy o różnych rzeczach mówić, ale proszę Państwa, od ekonomii nigdy nie odejdziemy. To jest królowa, tak jak matematyka i ekonomia. Nie ma dyskusji. W związku z tym bardzo proszę, żebyście Państwo w przyszłości bardzo patrzyli
powiedziałam, o 40. To jest 8-letnia szkoła. Nie jest trudno policzyć, że jeżeli mamy 8-letnią szkołę i ma 40 uczniów, to ma średnio uczniów w klasie 5. Czy taka szkoła jest dobra dla uczniów? Wbrew pozorom nie. Nie ma szansy stworzyć żadnych zajęć pozalekcyjnych. Nawet te dzieci, jak ktoś ładnie podał jako przykład, chłopaki nie są w stanie piłkę nożną pograć, bo trudno zebrać w podobnym wieku 11-osobowe, wiosy 11-osobowe drużyny. Już nie mówię o tym, że ta szkoła nie ma sali gimnastycznej, no i nikt nie wybuduje dla szkoły, która ma 40 uczniów w sali gimnastycznej. W związku z tym u nas to PiS nakręcił tą historię, żeby nie było likwidacji małych szkół. Nie wiem, czy pamiętacie, jak oni zarzucali poprzednikom, że zlikwidowali ileś szkół. Ja już nie powiem, że zlikwidowali 7,5 tysiąca gimnazjów jednym ruchem. Że doprowadzili do sytuacji, w której to się stało jeszcze ekonomicznie nieuzasadnione bardziej, dlatego że gimnazja były jednak szkołami zbiorczymi. W związku z tym ta 40-osobowa szkoła wtedy była 6-klasowa przynajmniej, a nie 8-klasowa. Co więcej, ponieważ to często jest mała szkoła z małą ilością sal, jak ona była 6-klasowa, to przynajmniej mógł być jeszcze oddział przedszkolny. Reforma o tym nie pomyślała, co to doprowadziło do sytuacji, w której w liceach w klasach jest po 30 par osób i w szkołach przystosowanych do 3 roczników zrobiło się nagle 5 roczników. Więc dzieci po korytarzach muszą chodzić według linii, bo inaczej się nie mieszczą przechodząc i dzieci mają problem z toalety skorzystać, bo się na przerwie wszystkie nie zdążą załapać. Ta władza nie myśli ekonomicznie, nie myśli w ogóle perspektywicznie. Proszę Państwa, ponieważ jak to mówią, wszystko co za długo trwa, a prawdziwe spotkanie powinno trwać dłużej niż godzina 15, po 15 minut na ostatnie pytanie, to ja pozwolę tylko oddać pani senator, która przywoła nas później głos, żeby mogła się z Państwem mogłaby przywitać i pożegnać równocześnie i będziemy, myślę, że kończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Witam serdecznie Państwa, bardzo przepraszam za spóźnienie, ale dzisiaj mieliśmy po prostu komisję. Nie przewidzieliśmy tego, że nasze wyjazdy będą akurat dzisiaj na komisji była zaplanowana na lutego. Ja się zajmuję w parlamencie, podobnie jak pani poza edukacją i prawami człowieka. Bardzo się więc cieszę, że będę mogła chociaż trochę, nie, ale to niestety jest przewlekła choroba, woda nie pomaga. Nie pada już 10 lat. Bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj w Malborku wziąć udział w spotkaniu z mieszkańcami właśnie w szkole. Żałuję bardzo, że ominęła mnie dyskusja na tematy rolnicze. To nie jestem rolniczką, ale widzę, że tutaj najbardziej chyba dobrowały sprawy samorządowe. Ja rolniczym by na początku. Co wynieśliśmy z kwestiach rolniczych, to mi tutaj towarzystwo opowie. Natomiast odnosząc się do tej jedynej wypowiedzi, którą miałam okazję usłyszeć, to rzeczywiście pan starosta ma rację, to są również nasze obserwacje, że powiaty bardzo uwierają w pięty rządzących i bardzo by chcieli spłaszczyć tę strukturę. A co najważniejsze, obiecać bardzo wielu tym, którym zlikwidowano województwa, że te województwa przywrócą. To jest taki trend, który obserwujemy od jakiegoś czasu. Bo w ogóle PiS-owskim urzędnikom przeszkadza rozwinięta struktura samorządu, bo mają mniejszy wpływ na decyzje. I niestety znaleźli sposób na dopuszczanie samorządom poprzez centralne dzielenie pieniędzy. Zabieranie kompetencji cały czas. Też niestety w moim mieście, jako że mamy bardzo wojącego prezydenta, obserwujemy ten niekorzystny trend, jakim jest słaby dopływ rządowych pieniędzy do naszego Sosnowiec. A tak, właśnie mieliśmy
powiedzieć, że na pierwszy koncert do Polski przyjeżdża syn niebóry, John Tate. Trochę późno, ma już 78 lat i podobno to ostatni moment, kiedy będzie można z przyjemnością usłyszeć tego tenora. W każdym razie mamy takie nastawienie, że samorząd jest wartością, która bezwzględnie musi być chroniona jako struktura, ponieważ nikt inny, tylko samorządowcy wiedzą, co jest potrzebne w regionie. To, że posłowie teraz korzystają szeroko, posłowie opozycji naszej, korzystają szeroko z tego, że przynoszą do samorządu pieniądze, ale rozsądni obywatele wiedzą, że to nie tak powinno być. Dlatego w Senacie, mając dosyć silną reprezentację samorządowców, wicenajważniejszym przewodniczącego Związku Miast Polskich, czyli Zygmunta Frankiewicza, jesteśmy na bieżąco z problemami i z rozwiązaniami. Ta samorządowa w kolejny weekend będzie się odbywał Dzień Samorządu. W związku z tym ja samorządowi mocno kibicuję, bo nie ma nic cenniejszego niż obywatelskość i decyzje, które obywatele w imieniu swoich przedstawicieli lokalnie podejmują. Żyjemy, wiecie, rozumiecie, to takie nasze twardo-gierkowskie. Nie muszę Państwu powiedzieć, że Edward Gierek jest ciągle najpopularniejszym obywatelem Sosnowca. Ale podobno już więcej zbudował przy tym samym założeniu, które PiS stwarza. Zdecydowanie, tak. Co prawda wyburzył Karol Sosnowca, ale jako jedno z niewielu miast mamy w mieście czteropasmowe arterie. Bardzo dziękuję za spotkanie. To dla mnie duża przyjemność. Przemieszczając się z jednego końca Polski do drugiego, usłyszeć, że macie Państwo dokładnie tak samo jak u nas, a więc wiemy już na pewno, że niezależnie od położenia zmiana jest konieczna. Dziękuję jeszcze raz Państwu. Słuchajcie Państwo. Dobrze. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować i Panu Wójtowi, i zastępcy, i wszystkim, którzy Państwo przyszli. Ja wiem, że to jest taka godzina ciężka dla rolników na tym terenie. Niemniej jako samorządowcy się też temu przysłuchiwali, bo no, też mamy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. A o tych kompetencjach, to już tak z przymrużeniem oka Państwu powiem. Jeśli chodzi o to, jak nam zabierają pieniążki, zabierając kompetencje, a słuchajcie Państwo, wiecie co nam dodali? Ściągany statut. Słuchajcie, akurat tu mieszkamy nad Nogatem, więc co roku uchwalamy ustawę, w której mówimy o stawkach za ściąganie statków. Nie chodzi o jakieś stateczki. Statki, barki. Szkoda, że nie napisali jeszcze łodzie podwodne. Naprawdę, słuchajcie Państwo, tym się zajmuje starostwo. Gdyby nam, słuchajcie, ktoś porzucił statek, a na przykład takiemu powiatowi Czes, który jest przy Wiśle, to sobie wyobrażacie, jaki sprzęt trzeba ściągnąć, żeby ten statek, słuchajcie, podnieść, jeżeli się on zatopił. No to jest po prostu jakieś, ja nie wiem, że to przez sejm przeszło, to nie może, panie. No więc o takich rzeczach ja mówiłem mówić. Jeszcze raz bardzo dziękuję, ja już nie będę zabierał głosu i na spotkaniu otwartym. Mogłbym wiele czasu poświęcić i Państwu bym zajęła, przede wszystkim przyjechaliście do mieszkańców. Ale jeszcze raz dziękuję, że przyjechaliście do Starego Pola. Bardzo fajne gminy. Zresztą bardzo fajne, wszystkie gminy mamy bardzo fajnych wójtów, bardzo ich cenię. Stworzyliśmy również takie stowarzyszenie gmin i powiatu marowskiego, na które wszystko omawiamy. Włącznie z tym, jeżeli otrzymamy i na tyle będzie łaskawy Pan Wojewoda, to ustalam, gdzie, którą drogę możemy robić, ale to robimy zawsze wspólnie, w zależności też również od możliwości gmin, bo żeśmy ustalili taką wersję, że 50% idzie od Państwa,
jest na lokalne drogi 25 ze strony powiatu, a 25% z poszczególnych gmin, na których odbywa się inwestycje. Tak jest w powiecie Małopolskim. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Kto z Państwa będzie mógł, to oczywiście zapraszamy na spotkanie otwarte.